końcu mi się udało znaleźć działającego gira. Wszystkie są rozładowane. Także Samsung Gear S, urządzenie bardzo ciekawe, ze względu na to, że jest to pierwszy smartwatch, który ma gniazdo karty SIM zamontowane w sobie, więc może po prostu działać zupełnie bez kontroli smartfona, no co jest swego rodzaju rewolucją. Dwa, jego ekran jest zakrzywiony, więc również przystosowuje się o wiele lepiej do naszej dłoni, do naszego nadgarstka. Także to są takie dwie, może powiedzieć, dwie rzeczy, które są faktycznie rewolucyjne w tym girze. Oczywiście takie funkcje jak krokomierz, czujnik tętna, no i też czujnik promieniowania UV. Chciałbym zobaczyć jeszcze, jak wyglądają tutaj te SMS-y, no notifications niestety, więc nie zobaczymy, czy możemy na nie odpowiadać głosem. Możemy do kogoś zadzwonić przypadkiem? Tak, możemy wysłać SMS-a nawet, o to teraz... O, klawiatura jest, także tego się nie spodziewałem, że będzie klawiatura tutaj w Gear S. Także okej, Gear S jak najbardziej, najlepszy smartwatch na IFA moim zdaniem. Nie będę już się chyba tutaj bawił w zamianę tarczy, bo nie ma sensu. Gear S moim zdaniem zaskoczył mnie, szczególnie tym, że ma klawiaturę i może możliwość pisania SMS-ów z tego. Ale w sumie tak, skoro ma gniazdo SIM, to można było się tego domyślić. Więc tylko jeśli czas pracy na baterii będzie dobry, to będzie to urządzenie naprawdę najlepszy smartwatch tego roku.